Sezon w naszym wykonaniu bardzo dobry, zresztą dwa sezony pod rząd, bo awans z trzeciej do drugiej, potem w kolejnym sezonie z drugiej do pierwszej. No, mieliśmy mocno wyrównany skład, nie ukrywajmy, że liga też była mocno średnia, co nam też pewnie ułatwiło bezproblemową wygraną. No, natomiast przeskoczenie ligę wyżej do pierwszej ligi, no to już jest spore wyzwanie dla nas, co zresztą widać. Na początku trzech naszych przeciwników było mniej wymagających, po prostu udało nam się wyjść z tych pojedynków zwycięsko. Natomiast w tej chwili gramy już z drużynami, które świetnie operują piłką. Grają szybko, indywidualnie 1-1, no i mamy problemy. No, mieliśmy też pewne rotacje w składzie po poprzednim sezonie, część zawodników odeszło, nowi przyszli, być może jest to też kwestia zgrania. No nie oszukujmy się, w tym sezonie będziemy walczyć o to, żeby w tej pierwszej lidze pozostać, biorąc pod uwagę poziom, jaki reprezentują tutaj drużyny. No i będziemy się starali sprawić jakieś niespodzianki faworytom. Myślę, że dzisiaj byliśmy blisko, zabrakło jednej bramki do urwania punktu liderowi. Myślę, że poprzedni pojedynek z HCL-em, czyli z gwiazdorami latynoskimi, no, pokazał, że są bardzo wysoko, jeśli chodzi o umiejętności techniczne. I myślę, że oni są głównym faworytem do awansu. Myślę, że IKAR również, chociaż dzisiaj nie ukrywam, że troszkę mnie zawiedli poziomem gry. Albo my graliśmy dużo lepiej niż w poprzednim meczu. Jak ocenisz swoją indywidualną grę na tle zespołu i jak ocenisz grę zespołu w tym konkretnym meczu dziś? Nie chciałbym się indywidualnie siebie ocenić, aczkolwiek udało mi się dwie bramki strzelić. Jestem obrońcą nominalnym, w związku z czym mogę występ zaliczyć na plus. Jeśli chodzi o całą drużynę, myślę, że zagraliśmy dużo lepiej organizacyjnie niż w poprzednim meczu, dużo lepiej taktycznie. Jeżeli będziemy tak grać jak w dzisiejszym meczu, to myślę, że z kolejnymi drużynami mamy szansę powalczyć o punkty.